Pomimo panującej w Polsce pandemii koronawirusa, w 2020 roku odbyły się dwie kolejne edycje projektu Asper IT, organizowanego przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej. Kolejne osoby ze spektrum autyzmu ukończyły specjalny kurs i są gotowe do pracy jako testerzy IT. Udało nam się prawie w 100% zmieścić tak, żeby móc spotykać się na żywo. Niestety ostatnie spotkanie podsumowujące praktyki odbyło się już online ze względu na to, że dosłownie dwa dni wcześniej zostało ogłoszone. Już druga fala lockdownu zaczynała się coraz mocniej zacieśniać i nie udało nam się w 100% przeprowadzić całego projektu, ale poza tym był on znowuż sukcesem. A podsumowanie, mimo tego, że w formie online, przebiegło też bardzo fajnie, bardzo sprawnie i nasi uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Najlepsi uczestnicy kursu mają nie tylko możliwość wzięcia udziału w dodatkowym stażu, ale i coraz częściej podejmują pracę w zawodzie. Specyfika osób z autyzmem powoduje, że te osoby sprawdzają się w zawodach związanych z wszelaką analizą danych. Takim zawodem jest właśnie tester, ale też na przykład data scientist informatyczny, czy na przykład analityk finansowy. To są zawody, które świetnie pasują do funkcjonowania tak naprawdę osób autystycznych. Znaczenie osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy cały czas rośnie. Większość pracodawców jeszcze nie dostrzega potencjału, który jest w tych osobach. Taka jest też nasza misja, taki jest też nasz cel, zarówno naszej fundacji, jak i działalności komercyjnej, aby pokazywać, jak te osoby świetnie sobie radzą w tematach związanych z testami, związanych z IT. Naszym zadaniem jest właśnie pokazywać ich potencjał i możliwości, zarówno poprzez działania fundacyjne, jak i też komercyjnie świadcząc usługi dla przedsiębiorstw. Projekt Asper IT, mający na celu rozwijać zawodowo osoby ze spektrum autyzmu i pomagać im osiągnąć sukces, z pewnością stanowi wartość niezwykłą, nie tylko dla jego absolwentów, ale także dla ich przyszłych pracodawców. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.